Szczęść Boże, coś Wam powiem. Kiedy się poważnie zastanowimy nad swoim życiem, pierwszym pytaniem, jakie się pojawi na naszej drodze, będzie, co my chcemy osiągnąć. Pewnie będziemy chcieli przeżyć jak najlepiej swoje życie. Rodzice będą chcieli zapewnić dzieciom jak najlepszą przyszłość. Dorośli będą myśleć o swoim zdrowiu i bycie. Tylko czy takie spojrzenie daje nam jakąś radość? Czy w tym momencie jest we mnie chęć, by uwielbiać Pana Boga? Może jest we mnie nieustanne zatroskanie, bo z czymś mogę nie nadążyć, albo na coś nie mieć siły. I co wtedy się stanie? Na przeszłość nie mamy już wpływu. Przyszłością będziemy martwić się, jak nadejdzie w swoim czasie. Pozostaje nam więc żyć chwilą teraźniejszą i cieszyć się z każdego kroku, który czynimy. Bo każdy z tych kroków przybliża nas do wieczności. Jezus nauczał o przyszłości, mówiąc w przypowieściach, by ludzie uczyli się żyć teraźniejszością. W ten sposób uczył poprawnego życia, w którym przeszłość ma wpływ na przyszłość przeżytą dziś. Kiedy dalej się zastanawiamy nad życiem, możemy zapytać Boga, dlaczego wybrał nas do konkretnego zadania, skoro wielu lepszych jest od nas i oni by się nadawali. Tu chyba pomoże nam w odnalezieniu odpowiedzi święty Paweł, który napisał: Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Boga nie da się zgłębić własnym rozumem. On nie da się zamknąć w naszej wiedzy i poznaniu. Przekracza nasze możliwości. I dlatego prostaczkowie więcej mają radości z odkrywania Boga w swoim życiu. Nie pytają, co ja mam z tym zrobić, ale biorą dar od Boga i dziękują za Jego wielkoduszność. Bóg cały czas jest kimś osobowym, kto żyje i kocha. Przyjście Mesjasza zaskoczyło wielu, bo narodził się w grocie, a nie w pięknym pałacu. Miał nieznanych rodziców, można powiedzieć bez historii. Tyle, że Bóg właśnie wybrał taką drogę dla swojego Syna. I wybiera nas, byśmy w tym mieli udział bez naszych zasług. Bóg objawia się ludziom, którzy w otwarty i wolny sposób przyjmują Jego wolę. Jego miłość jest darem, na który my nie możemy sobie w żaden sposób zasłużyć. Jedyne, co nam nie pozwala się otworzyć na Jego obecność, jest nasza pycha. On pragnie objawiać się każdego dnia w modlitwie, w darach, w sakramentach, w drugim człowieku. Jeśli nasze serce jest otwarte, to Go spotkamy. Jak więc wtedy nie powiedzieć za Jezusem: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi? Głębokie, życiowe sekrety zawsze będą lepiej znane staruszce bez wykształcenia szkolnego niż pretensjonalnemu naukowcowi, który spędził lata na najbardziej prestiżowych uniwersytetach. Istnieje rodzaj wiedzy, który zdobywa się wiarą, prostotą i wewnętrznym ubóstwem. Dobrze powiedział Klemens Aleksandryjski: noc jest czasem odpowiednim dla tajemnic. To właśnie wtedy dusza pokorna i uważna zwraca się ku samej sobie, snując refleksję nad własną kondycją. To właśnie wtedy spotyka Boga. Stajemy dziś wobec słowa, które daje nam możliwość zagłębienia się w mądrości Bożej. Każdy by chciał ją posiąść, ale nie teraz, nie dziś. Jeszcze musimy uzbroić się w cierpliwość. Jesteśmy na dobrej drodze. Wszystko zależy tylko od tego, w jakiej kondycji jest nasze serce. Czy gotowe jest przyjąć tę miłość z miłością. Z Panem Bogiem.